Mama urodziła się w Sasowie. To był zabór austriacki. Sasów to jest taka piękna miejscowość położona w powiecie złoczowskim, województwo tarnopolskie. Ojcem był Franciszek Wagner, który był mistrzem w zakładach papierniczych w Sasowie, bo trzeba jeszcze tutaj dodać, że właśnie w Sasowie były zakłady papiernicze jedyne w całym Okręgu Wschodnim. A poza tym Sasów słynął z tak zwanego Tałesa. Tałes to jest, tak jak prawdopodobnie wszyscy wiedzą, taki pas modlitewny żydowski, a ponieważ ilość Żydów w Polsce w owym czasie była duża, także to zapotrzebowanie też było duże i z tego tytułu Sasów słynął w Polsce. Oprócz mamy, bo mama była najmłodszą córką Franciszka, a najstarszy syn był od mamy starszy o prawie 30 lat. Tak. Miała jeszcze dwóch braci i siostrę. To tutaj może na tym zdjęciu się uda uchwycić tą całą rodzinę. To jest rodzina tutaj w zasadzie dziadków mojej mamy, Furgalskich, bo tak się złożyło, że mój dziadek ożenił się z Furgalską, która pochodziła z bardzo bogatego domu. Ale ponieważ był człowiekiem honorowym, uparł się, że ani grosza od swoich teściów nie weźmie i że żona absolutnie nie będzie czerpała żadnych korzyści z tego, że jest córką kogoś bogatego. Bo Bazylii Furgalski to był właścicielem złóż naftowych i po prostu był bogaty. Także moja mama zawsze wspominała o swojej mamie, że narzekała, że ona to może pojechać do Truskawca na wakacje, a jej siostry to jadą do Karlowych Warów. Tak zawsze wspominała. Gdzieś tak w latach 20. mama przeniosła się do Bydgoszczy, bo w Bydgoszczy wybudował gimnazjum mój wujek, brat mojej mamy. Tutaj pod spodem właśnie jest jego dyplom ukończenia Uniwersytetu Lwowskiego na Wydziale Filozofii. Także zdobył doktorat filozofii i zamieszkał w Bydgoszczy, tam wybudował gimnazjum, ogromny dom i tym prowadził to gimnazjum. Był dyrektorem jak gdyby tego gimnazjum, właścicielem i dyrektorem. I tam mama u niego zamieszkała. I może na razie tyle o mamie, teraz może o ojcu. Bardzo proszę. Bo właśnie w tej Bydgoszczy się spotkali. Mój ojciec urodził się w Wielkopolsce, w Koninku, powiat wągrowiecki. I tutaj może też pokażę od razu całą rodzinkę mojego ojca. To miał jeszcze trzech braci i trzy siostry. Ojciec to jest który? Na tym zdjęciu, który jest ojciec? Mój ojciec tutaj siedzi. Siedzi na tym. Po prawej stronie. Oprócz ojca i matki, jeszcze tylko on siedzi. Tak. A miał jednego starszego o rok brata, a sam był drugi w kolejności, bo brat starszy urodził się w 99 roku, a mój ojciec urodził się w 0 roku. To jest akurat zdjęcie z 17 roku, także chwilę później, rok później został wcielony do wojska i jego kariera zaczęła się w Poczdamie. Tam się dostał do ułanów w Poczdamie. I jak się kończyła wojna, a wybuchło powstanie wielkopolskie, to ojciec chciał do tego powstania dołączyć, ale był internowany. Uciekł z tego internowania, ale ponownie został złapany i znowu był internowany. Także wrócił dopiero do Wielkopolski, już po powstaniu wielkopolskim, od razu się zgłosił do wojska
i był przeszkolony, to już jest właśnie tu opisane. Dostał się do szkoły w Krakowie wojskowej i potem stopniowo awansował. Jego pracował przez pewien czas w Bydgoszczy i ponieważ moja mama akurat też w tym czasie była w Bydgoszczy, to tam się spotkali, bo właśnie były takie czasy, że ludzie się cieszyli się z tej odzyskanej wolności i były zabawy. I na takim balu właśnie ojciec poznał mamę. Także dość długo to trwało, to poznawanie mojej mamy, to wiem, że dość długo trwało, według opowiadań mamy, ale w końcu w roku 1929 wzięli ślub na Jasnej Górze. Zdjęcie ślubne mógłbym pokazać, ale ono jest trochę zniekształcone, to może lepiej nie. A dlaczego na Jasnej Górze? To był jakiś oficjalny powód? Czy no wiadomo, Jasna Góra to każdego ciągnie. Prawdopodobnie ja bym też chciał być na Jasnej Górze, tylko że nie było warunków. No ale akurat mieli te warunki, że mogli pojechać i tam właśnie wziąć ślub. Świadkami był ten właśnie starszy brat o rok, też zresztą oficer Wojska Polskiego, a świadkiem ze strony mamy był właśnie ten jej brat, o którym wspominałem, doktor filozofii, który to gimnazjum w Bydgoszczy wybudował. No i potem zaczęła się budowa domu. Nie w Poznaniu, tam gdzie mieli zamieszkać, ponieważ poznali się w Bydgoszczy i w tym czasie wzięli ślub, ale potem ojciec został przeniesiony do DOK 8 w Toruniu. DOK to dowództwo okręgu korpusu. I ponieważ był w Toruniu, to wybudowali sobie dom w Toruniu. Ojciec tego dopilnował. Także gdzieś w 1934 roku już wprowadzili się do nowego domu. Moja mama po ślubie przerwała pracę, bo będąc u swojego brata, oczywiście nie była na jego garnuszku, tylko podjęła pracę w Banku Gospodarstwa Krajowego. Tam moja mama miała w ogóle dobry humor, mogę jeszcze powiedzieć o taką historyjkę, którą ona opowiadała, że raz pracując właśnie w tym banku, musiała iść do dyrektora zgłosić klienta, który przyszedł, a którym nie mogła sobie poradzić, musiała się poradzić dyrektora, co z nim zrobić. No i strasznie przeżyła ten moment, bo ten klient nazywał się nie inaczej, a Pierdzioch. A jeszcze na dodatek mieszkał w Swornych Gaciach. Sworne Gacie to jest taka miejscowość, która jest położona pod Bydgoszczą. Do tej pory się tak nazywa zresztą. No, także opowiadała, że tam zaczerwieniona. Mówię, że przyjechał pan Pierdzioch ze Swornych Gaci. Panie dyrektorze, czy może pan go przyjąć? No, to sobie można wyobrazić, jakie to było przeżycie dla niej. W każdym razie po ślubie oczywiście już dostała odprawę. Odprawę dostała bardzo ładną, także to przydało się do budowy tego domu w dużej mierze. No i byli szczęśliwi, zadowoleni do czasu, aż przyszedł rok 1939. W roku 1939 wiadomo, wszyscy spodziewali się, że coś się stanie, do końca nie było pewne, ale szykowali się. Mam dokumenty takie, które są z tamtych lat, właśnie takie, które opisują, jak należy się zachować, co należy zrobić, w co się zaopatrzyć przed wojną, która miała wtedy trwać bardzo krótko. Rodzice też takie przygotowania podjęli?
Słucham? Rodzice też takie przygotowania podjęli? Czy to się jakoś pamięta tam? No tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że były przygotowania podjęte. Mama miała wykaz rzeczy, które musi zgromadzić na ten moment, ale w ogóle ustalili z ojcem, że nie zostanie w Toruniu, bo w Toruniu oczywiście był miejscem bardzo niebezpiecznym, bo wiadomo, że tam Niemcy z Polakami nie będą się patyczkować i też, tak się zresztą też okazało w przyszłości. I mama wynajęła wóz konny z woźnicą, ponieważ w opiece nade mną, bo ja się urodziłem w 1938 roku, pomagała mamie siostra mojego ojca, to razem z tą siostrą, ze mną i z tym woźnicą, tym wozem konnym, przed 1 września już, z końcem sierpnia, ruszyli do Sasowa. Ja sobie dzisiaj tego nie potrafię w ogóle wyobrazić, bo Toruń od Sasowa to jest prawie 700 kilometrów, no niecałe 700 kilometrów. I teraz 700 kilometrów wozem konnym. Jeszcze nie było wiadomo, jak ta wojna będzie przebiegała, a wiemy, że ta wojna przebiegała w sposób okrutny, bo Niemcy ostrzeliwali wszelkie drogi. Gdziekolwiek ludzie się poruszali po szosach, po drogach, to były ataki na tą ludność i ostrzeliwanie. Ale jakoś nic z tego mama nie opowiadała, żeby cokolwiek jej przeszkodziło w tym, ażeby dotrzeć za Lublin tym wozem, gdzieś tak w połowie drogi od Lublina do Lwowa chyba się znalazła, jak na tym terenie pojawiło się wojsko rosyjskie. No, w tym momencie moja mama podjęła decyzję właśnie szybką, taką inżynierską, w tył zwrot i z powrotem. I tym wozem jechali z powrotem, uciekając przed, jak gdyby przed Rosjanami. I pierwsza taka przygoda to była na pierwszym albo kolejnym skrzyżowaniu, gdzie był patrol rosyjski, stał i nielzia, nie wolno dalej jechać z powrotem. I mama wtedy wpadła na taki genialny pomysł, żeby wytłumaczyć, że właśnie ona jedzie z powrotem, bo jej kazali, nie? A mieszka w domu, który tam na horyzoncie widać. No i popatrzyli, widzieli, że rzeczywiście jakaś chałupa na tym horyzoncie stoi, no to puścili mamę. I takim sposobem w końcu dotarliśmy do Lublina. Ja mówię, dotarliśmy, chociaż wtedy nie miałem tej świadomości żadnej. No właśnie, tam był malutkim dzieckiem, właściwie pan jeszcze nie niemowlęciem, tak? No tak, jechał pan na no tych tak, no roczek, no miałem roczek. No to już była druga połowa września, się urodziłem 29 września, czyli zbliżał się mój roczek właśnie. W podróży mama pana trzymała na rękach, czy pan... To gdzieś... tego nie wiem. Właśnie najbardziej żałuję tego, że całą tę historię mama wspominała wielokrotnie, a ja nigdy nie zadawałem pytań żadnych. Nigdy mnie to nie interesowało, w jaki sposób tym wozem konnym żeśmy jechali. No właśnie. Tego nie wiem. No bo realnie mógł pan na przykład... Ale z opowiadania potem wiem. Szybki. Dlatego, że w tym Lublinie spotkaliśmy rodzinę. To był mój wujek. Ja w ogóle tak z zasady, bo niektórzy na braci ojca mówią stryj. U mnie w rodzinie nigdy nie było takiego zwyczaju, to zawsze byli wujkowie. Czy to bracia mamy, czy to bracia ojca, to byli wujkowie. I dlatego tak już przy tym pozostanę. I tam spotkaliśmy wujka, o którym też warto właśnie coś powiedzieć. To jest ten Czesław Młotek, który pod koniec września 1939 roku samochodem jechał do Sasowa, bo też tam myślał, że tam znajdzie jakiś azyl, ale jak się tam spotkał mojego ojca, bo się okazało, że mój ojciec wstąpił do Sasowa, żeby przygotować
grunt dla mamy, jak przyjedzie. I zawrócił, jak zobaczył Rosjan, i wracał z powrotem do, na zachód. Też uciekał pod tą opiekę niemiecką. W każdym razie Polacy woleli być po tamtej stronie niemieckiej niż po stronie rosyjskiej. Z tego wynika. No ale po drodze też został zatrzymany i zarekwirowano mu ten samochód. Z rodziną jechał. Jechał z żoną i z trojgiem dzieci. A kto go zatrzymał? Rosjanie? Rosjanie. Rosjanie go zatrzymali już wtedy, tak. No ale ponieważ to był wujek Czechu, którego ja już zdążyłem potem poznać dobrze i znałem jego charakter, to on nie dał się tak łatwo. Powiedział, że jest proletariuszem i nie będą go tutaj szykanowali proletariusze. Nie? On chce rozmawiać z komandirem. No to został w końcu tam, gdzie mu powiedzieli, że w tym sąsiednim miasteczku jest ta komenda. I tam rzeczywiście pieszo poszedł, bo to opowiadał syn jego, który jest 10 lat ode mnie starszy, czyli on wtedy miał 10 lat, ten syn. Poszedł tam i tam na tym, w siedzibie komendy rosyjskiej, wszedł Parfors do środka z krzykiem, że krzywda mu się dzieje, że jest proletariuszem i tutaj został tak potraktowany. Okazało się, że to zaskutkowało, że prawdopodobnie Rosjanie nie byli przyzwyczajeni, że się na nich krzyczy. Jak krzyczeć, to mógł tylko dowódca, nikt więcej. Jak ktoś krzyczał, to widocznie miał do tego prawo. I tak się ten komendant tam przejął tym, że nie tylko, że dał glejt wujkowi, że może jechać dalej, ale jeszcze, że mają mu napełnić karnistry do pełna. No i wrócił z tym poleceniem i rzeczywiście tym samochodem do tego Lublina dotarł i tam się spotkał z moją mamą. A moja mama jechała, tak jak wspominałem, z tą siostrą mojego ojca, Seweryną, tą najmłodszą tutaj na tym zdjęciu, która pomagała mamie w opiece nade mną, no i z tym woźnicą i ze mną. Ale samochód jest lepszym środkiem komunikacji niż wóz konny. I ta ciocia Serka przeniosła się do tego samochodu. Oczywiście dla mamy i dla mnie już nie było miejsca, bo samochód był pełny. Już na tą ciotkę Serkę już to źle patrzyli, ale ją przyjęli. Bo wujek Czechu to był mężem siostry mojego ojca, czyli po prostu tam jechała siostra cioci Serki. No i moja mama została sama z tym wozem i z tym woźnicą w Lublinie i teraz miała przekroczyć tą granicę, bo też chciała przejść na drugą stronę i jechać do Radomia, bo w Radomiu mieszkał brat mojego ojca, zresztą ci tym samochodem też jechali do Radomia. I jak to zrobić? Nie było tak łatwo, ale jakimś, nie wiem, opatrzność chyba pomogła mamie, że wypatrzyła sobie oficera rosyjskiego, którego uznała, że może mu zaufać i mówiąc mu prawdę o tym, kim jest i co się dzieje, poprosiła go o pomoc. I tą pomoc uzyskała. Pomógł jej przekroczyć tą granicę. No mama to uważa za cud, no być może. W każdym razie w ten sposób dojechała do Radomia, tam do rodziny, ale tam u wujka, też jest na tym zdjęciu, wujka Janka, dość dużo tej rodziny się już zebrało, bo też i dziadkowie byli i jego rodzina, to znaczy jego dzieci, synowie. No i teraz ci przyjechali jeszcze, młotkowie z rodziną. Także za bardzo miejsca dla mamy nie było. I mama wynajęła sobie mieszkanie w Radomiu, ale był kłopot z ogrzewaniem, ponieważ było zimno, zima
ta czy w 1939 roku była bardzo surowa, to ja się rozchorowałem. I z opowiadań mamy wynika, że to dziecko, które tam rocze skończyło, już prawie było umierające i na nogi postawił mnie podobno jakiś weterynarz. Jedyny osiągalny, który w tym czasie był i który przy pomocy zastrzyków, które prawdopodobnie normalnie robi zwierzętom, uratował mi życie. Wówczas w Radomiu okazało się, że był taki jakiś prowizoryczny obóz jeniecki dla oficerów polskich. I się mama tylko o tym dowiedziała, od razu do tego obozu poszła szukać męża. Może akurat jest. No i szukając Alojzego Korpala, znalazła Antoniego Korpala. Właśnie tego brata, który tam w tym obozie, brata o rok starszego, który w tym obozie był. No udało się tak załatwić, żeby uzyskać przepustkę dla niego, bo mama się z nim zobaczyła i postarała się o przepustkę i on dostał przepustkę. Ale warunkiem tej przepustki to było to, że musi dać słowo oficera, że wróci. No i wujek dał słowo oficera, że wróci do tego obozu. I jak przyszli z mamą tam do tej rodziny na Fosza, mieszkali na Fosza w Radomiu, to no, radość oczywiście wielka, że jest, że żyje, ale zwłaszcza wujek Czechu zaczął go namawiać, żeby zrzucił mundur, te lewe jakieś papiery i żeby się ukrył, no bo przecież jest wojna. A wujek powiedział, niestety nie mogę, skoro dałem słowo oficera polskiego, że wrócę, to muszę wrócić. I wrócił. A dalsza historia wujka właśnie była taka, że przeżył ten obóz jeniecki, potem był wywieziony oczywiście do obozu w Niemczech i po wojnie wrócił do Polski. No, mój ojciec dostał się do niewoli sowieckiej, no właśnie, ale to już będzie o ojcu. No właśnie, właśnie chciałem zapytać, bo mama posłuchała taty i jechała do tego Sasowa. A co się działo z tatą? Tata, pan był za mały, żeby pamiętać pożegnanie z tatą. No to ja już wspomniałem, że tata był w Sasowie, prawda, bo spotkał się z tą rodziną wujka Czecha. No tak, ale co się między wybuchem wojny a tym Sasowem? Gdzie on był? Co on robił w tym czasie, tata? Między wybuchem wojny a Sasowem, no to mój ojciec był, jakby to powiedzieć, w intendenturze. On organizował zaopatrzenie wojska. Rozumiem. I dlatego krążył. Był w Kownie, mógł pojechać, miał do dyspozycji samochód i tym samochodem się poruszał. Rozumiem. I z opowiadania kierowcy mojego ojca wynika, ale to już jest o ojcu opowiadanie, tak, prawda? Tak, to wynika, że zostali zatrzymani przez Sowietów i no i gdzie, w jakiej okolicy? Aresztowani. Wiadomo, gdzie to się stało? Gdzie? Ja tego nie określę. Niestety nie jestem w stanie tego określić. Ale już po pobycie w Sasowie ojca, tak? Tak, no tak, oczywiście, bo w Sasowie jeszcze był człowiekiem wolnym, prawda? Rozumiem. No. A czy mama... I właśnie to już Sowieci wkroczyli na te tereny, prawda? Bo to był powód, dla którego wujek Młotek zaczął podróż w odwrotną stronę, prawda? Także trudno na to pytanie mi odpowiedzieć, co dalej robił ojciec, bo nie mam takich informacji. W każdym razie wiadomo od tego kierowcy, który przeżył, że został aresztowany i ten kierowca był aresztowany, ale potem był zwolniony, bo oni tych zwykłych szeregowców to zwalniali, Rosjanie. Rozumiem. A co mama wiedziała, będąc w Radomiu, o losach taty? Nic czy cokolwiek? Nic nie wiedziała. Nic, bo mama po prostu miała tylko dotrzeć do Sasowa, ale nie dotarła, ponieważ musiała się wycofać i
cały czas miałem nadzieję, że ojciec gdzieś żyje, a może nawet przekroczył granicę Rumunii. To tego też nie wiedziała, bo się już mówiło, że wielu oficerów przekroczyło tą granicę Rumunii i było internowanych w Rumunii na zupełnie innych warunkach, prawda, niż w Rosji. Czy w 1939 roku albo zimą 1940 roku przyszedł jakiś list od ojca? Jakiś ślad jego istnienia? Tak, właśnie no, miałem przygotować ten list, ale niestety też utknął gdzieś. To proszę powiedzieć o tym liście trochę. Kiedy przyszedł, co tam w nim było? To był list wysłany z Kozielska, stąd wyraźnie wiemy, że ojciec był w Kozielsku. I tam w tym liście ojciec napisał, żeby mu paczki nie przysyłać, to tyle pamiętam, żadnej, żeby w razie jak się napisze, to żeby tak pisać, ażeby list doszedł, czyli to wiadomo było, o co chodzi. No, pytał się właśnie o swojego synka, nie? Czy wszystko jest w porządku no i pozdrawiał. A list był datowany jakoś konkretnie, kiedy był napisany? List, tak. List był w listopadzie. Był z listopada. 39 roku. Gdzieś tak 15 listopada chyba był wysłany. Mhm. Mama się pewnie ucieszyła, że jest ślad, że tata... Nie, mama nic się o tym liście nie wiedziała. A to do kogo doszedł ten list? Tak, Do Torunia, gdzie mamy nie było. I tam już mama do tego Torunia nie wróciła, dopiero wróciła w 1945 roku. Także to już jest bardzo odległa sprawa, kiedy dostała ten list. Czyli ten list tak naprawdę trafił w próżnię, czy do dalszej rodziny? Trafił do... trafił do sąsiadów. Po prostu dostał się w obce ręce. I przeleżał całą wojnę, i tak? Przez całą wojnę przeleżał i po wojnie dopiero w roku 1945, jak mama wróciła do Torunia, to od sąsiadów ten list dostała. Także nie miała mama żadnej informacji, poza tą, którą właśnie w tym krakowskim, głosie krakowskim, tak, odczytała. No właśnie, do tego momentu, do 1943 roku, mama z panem była w Radomiu? Teraz tak, no w Radomiu, tak jak mówiłem, sytuacja była trudna, dlatego że za bardzo nie było miejsca tam u brata, mojego ojca. Mama wynajęła mieszkanie, ale to też warunki były nie najlepsze, ale mama miała brata swojego w Głogowie Małopolskim. I postanowiła na wiosnę 1940 roku pojechać do brata do Głogowa, bo wiedziała, że pod koniec 1939, to znaczy przed rozpoczęciem wojny, brat zamieszkał w Głogowie, prawda? Bo on mieszkał gdzie indziej, ale akurat się przeprowadził do Głogowa Małopolskiego i tam postanowiła pojechać i tam pojechaliśmy. Także mam zdjęcia z tego Głogowa, jak byłem malutki. I tam jest historia właśnie o bracie mamy, którym warto choć trochę wspomnieć, że burmistrzem Głogowa Małopolskiego była osoba, która nie znała niemieckiego. I w momencie, jak weszli Niemcy, no to oni szukali kogoś, z kim będą mieli porozumienie. I właśnie, ponieważ mój wujek już był w tym czasie na emeryturze, a niemiecki znał perfekt, to został przez nich wyznaczony na burmistrza, tak zwanego komisarycznego burmistrza Głogowa. Oczywiście pierwsza propozycja od razu, ponieważ to się nazywał Józef Wagner, to była taka, żeby podpisał listę Volksdeutsche. I wtedy wujek powiedział wyraźnie, że do tego Niemca, który mu to proponował, że powiem pan, pan w tej chwili wie, z kim pan rozmawia. Jestem Wagner. Natomiast jak ja podpiszę tą listę, to nie będzie pan wiedział, z kim pan rozmawia. Także może lepiej, że ja jej nie podpiszę. No, w Kanadzie przyjęli tą informację i zgodzili się i wujek całą okupację był burmistrzem w Głogowie.
w tych annałach głogowskich, które teraz się pojawiają w wspomnieniach z okresu wojennego, to wujek jest tam bardzo honorowany. Nawet specjalnie jego pomnik został odnowiony przez mieszkańców obecnie Głogowa, ten nagrobek. Ale to chyba rzadka sytuacja, prawda, że zachowali Polaka na stanowisku, czy Niemcy? No ale jak tak doskonale znał niemiecki. No i dzięki temu on mógł pomagać Polakom w Głogowie, prawda? Ale oczywiście to sytuacja była dziwna. I akurat jak myśmy się znaleźli w 40 roku w Głogowie u wujka, to akurat była taka sytuacja, którą ja już mówię, że już tam trochę wspominam, bo już miałem 2 latka, jak nastąpił po prostu partyzanci polscy nie wiedzieli, kim jest Wagner, bo mówię, on się świeżo wprowadził do Głogowa. I myśleli, że współpracuje z Niemcami. I jego dom w nocy został zaatakowany. I to właśnie ten moment rzeczywiście ja pamiętam, jak leżę w łóżku w nocy i nade mną pochyla się taka postać młodego mężczyzny, który coś do mnie mówi. Co mówił, to tego nie pamiętam. Ale potem mi mama to powtórzyła, tą całą historię. Że jak oni wkroczyli tam do burmistrza, no po prostu, żeby zabrać, co się da od niego, to trafili na moją mamę. No i mama właśnie miała tą legitymację przy sobie i pokazała, kim jest. Wytłumaczyła, kim jest jej brat. Powiedziała, że ukrywa się tutaj z dzieckiem. I oni zupełnie zmienili front. I to jego pochylenie się nade mną to było po prostu takie, że on mówił do mnie, że rośnij, chłopcze, na mężczyznę, na obrońcę, przyszłego obrońcę kraju, Polski. No, także dzięki właśnie obecności mamy wujek jak gdyby uratował. To była ta legitymacja, tutaj co leży? Tak, tak. Mogę pan ją pokazać do kamery? Tak, to jest legitymacja, którą mama dostała w przeddzień wybuchu wojny. Tak wyglądała w czasie wojny, na początku wojny. Tak. Rozumiem. I tam w tym Głogowie państwo byli? I tam w tym Głogowie byliśmy przez rok. Przez rok, bo pamiętam, że całe wakacje tam byliśmy, tam w ogóle zaprzyjaźniłem się z takim psem, to był mój pierwszy pies, Lord. To był pies dużo większy ode mnie, mam go na zdjęciach. Ale mama nie chciała być na garnuszku swojego brata i zorientowała się, że jest taki zakład przemysłowy właśnie. Mam tutaj też dokumenty z tym związane. Może pokażę. No to potem. To później, tak. Dobrze. A gdzie to było? Gdzie był ten zakład? W Sędziszowie Małopolskim. Właśnie, no, w Sędziszów jest blisko Głogowa, nie tak daleko. W Kanadzie w Sędziszowie Małopolskim jest zakład, gdzie jest praca dla mamy, że może tam pracować. No, w związku z tym pamiętam tą całą historię, przejazd nasz z kolei z Głogowa do Sędziszowa, też wozem konnym, ale już ciągnionym nie przez konia, tylko przez krowę. To pamiętam. No i tak pojechaliśmy do Sędziszowa, tam zatrzymaliśmy się u państwa, którzy nazywali się Jasińscy. Zresztą do tej pory jeszcze tam mieszkają ich dzieci. I zaczęła się historia znowu sędziszowska, która też jest bardzo ciekawa. To jest bardzo ciekawa historia, bo ja tam dorastałem, tam mnie wspominają. Do tej pory zresztą pamiętają, że był taki chłopiec, który nawet na czołgi wchodził w czasie wojny. No, mama tam się angażowała, to znaczy o tyle wiem, że nawet jak ta Armia Krajowa została utworzona, to mama przyjmowała ślubowania od
tych, którzy wstępowali. I tam właściwie o tej pracy, to znaczy od roku 40 do roku 45 żeśmy mieszkali w Sędziszowie. Cały okres ten przedszkolny. Tutaj taką dygresję zrobię, że Sędziszów od Kołaczyc, które też to jest taka miejscowość na Podkarpaciu, to jest mniej więcej gdzieś 40 kilometrów. I w tym czasie moja żona obecna, jedyna zresztą, mieszkała w Kołaczycach. I tam przeżywała ten okres przedszkolny. Byliśmy od siebie o 40 kilometrów oddaleni w czasie wojny. No, ale w roku 45, jak już było wiadomo, że ruszyła ofensywa styczniowa i Toruń już jest wolny, to mama wtedy załatwiła sobie transport i pociągiem jechaliśmy do Torunia. O Sędziszowie może jeszcze coś powiedzieć? O tyle, o ile jest to związane z historią ojca, bo czy to w Sędziszowie dowiedzieliście się o odkryciu katyńskim? Tak, jest. Tak? No, w Sędziszowie przyszedł rok 43. Jak to było? Czy mama to z prasy się dowiedziała? Przyszedł rok 43 i mama stale sądziła, że ojciec żyje i że na pewno wróci. Prawda? Jak się tylko wojna skończy, to wróci. Przyszedł rok 43 i ukazała się informacja w Głosie Krakowskim o tym mordzie w Katyniu dokonanym. I tam wyszczególnione było nazwisko mojego ojca. No już nie było wątpliwości, prawda, że to jest on, bo skoro rzeczy, które miał przy sobie, odpowiadały temu, co moja mama wiedziała, że mógł mieć przy sobie, no to wiadomo było, że to jest on. I też prasa, aktualna prasa sędziszowska, tam wychodzą te biuletyny w Sędziszowie, też napisali, że była taka pani Eugenia Korpalowa w Sędziszowie, która dowiedziawszy się, że która spędziła okres okupacji w Sędziszowie, nie? Bo to dla nich jest ważne, że on cały okres okupacji spędziliśmy w Sędziszowie. Jak się dowiedziała o śmierci swojego ojca, to założyła czarną opaskę, chodziła w czarnej opasce. Uważają to za bohaterstwo, bo mogły być dopytywania, a dlaczego, a kto, a po co, nie? Musiałaby się wtedy tłumaczyć. No, ale tak to było. Proszę powiedzieć, czy mama powiedziała panu, co się stało? Wtedy pan miał 4 lata. Czy pan był nieświadomy, co się z tatą stało wtedy? Ja właściwie od samego początku wiedziałem wszystko. Mama nie miała przede mną tajemnic. Mhm. Od samego początku. Ja byłem od najmniejszego. No, oczywiście w czasie wojny zawsze była ta nadzieja, że ojciec wróci, prawda? Ale potem już było wiadomo, że ojciec nie wróci. Nie, ja to wszystko nie ukrywała przede mną tego. Tyle tylko, że było wiadomo, że nie wolno tego powtarzać. To pan wiedział. Tak jest, to ja wiedziałem. To ja wiedziałem i to ciągnęło się bardzo długo, bo to nie tylko ja chodziłem do szkoły, gdzie w mojej klasie rzeczywiście była też koleżanka, w której ojciec zginął w Katyniu i myśmy o sobie nic nie wiedzieli, dopiero potem wyszło, ale jeszcze mój syn, który chodził do szkoły już teraz w latach, przecież w 80-tych, to w jego klasie były 4 osoby, gdzie ci dziadkowie zginęli w Katyniu i też o sobie nic nie wiedzieli. No, między innymi chodził z synem pani, z córką, przepraszam, z córką pani Fęglerskiej do jednej klasy. Jacek, stąd żeśmy się wcześniej znali z panią Fęglerską. To proszę teraz opowiedzieć, co było po zakończeniu wojny. Państwo wróciliście do Torunia, prawda? No więc właśnie. Tam, w ogóle ta jazda tym pociągiem to była niesamowita, no bo ja już to był 45 rok, to ja już zresztą w Sędziszowie zacząłem chodzić do pierwszej klasy.
bo myśmy byli oswobodzeni w 1944 roku, także we wrześniu, 1 września 1944 roku normalnie poszedłem do szkoły. Mhm. Także mam świadectwo ukończenia z półrocza pierwszej klasy, to mam ze Sędziszowa. Natomiast świadectwo ukończenia pierwszej klasy to mam już z Torunia, bo żeśmy w styczniu ruszyli, po styczniu czy w lutym ruszyliśmy do tego Torunia. No, dla mnie to było w ogóle ogromne przeżycie, bo po raz pierwszy zobaczyłem miasto, gdzie szyny były na ulicach. To pamiętam to, że to akurat najbardziej przeżywałem, no bo to jak wiadomo dziecko, nie? Że to szyny o ulicach, nie? Bo tramwaje. Tramwaje nie było, bo były to ulice pobombardowane, więc były akurat remonty, jeszcze tramwaje nie jeździły, ale już się czuło, że za chwilę pojadą. Nie? I tam mama, no z czym się mogła zająć? Mogła się zająć tylko handlem. Wiem, że taką jedną rzecz pamiętam o mamie z tego okresu, że zostawiła mnie na dwa dni. Jednego dnia pojechała, drugiego dnia wieczorem wróciła. Zostawiła mnie samego, bo pojechała nad morze i wróciła z walizką pełną szprot. Tak? No, oczywiście te szproty jak bułeczki świeże poszły w Toruniu i to były jakieś pieniądze. No, nie wiem, jak dalej sobie mama radziła, ale Toruń był dla niej bardzo przykry ze względu na to, że spotykała znajomych, którzy bardzo jej współczuli. Nie? Pani taka biedna, no sama pani została. No, a poza tym wszystko jej przypominało ojca i postanowiła z tego Torunia uciekać. Nie? Mimo, że jak wróciliśmy, to udało nam się mieszkanie, w którym mieszkaliśmy przed wojną, odzyskać. Nie tylko samo mieszkanie, ale jeszcze meble mama odzyskała. Się tak poprzez sąsiadów dowiedziała się, gdzie kto powynosił te meble. Wszystkie meble wróciły do naszego mieszkania. No i takie pięknie umeblowane mieszkanie w Toruniu mama zostawiła i pojechała na ziemię odzyskane. Była informacja, że tam jest praca. Akurat w Jeleniej Górze, w zakładach papierniczych była praca i tam mama się zatrudniła w Jeleniej Górze. Jeżeli wolno jeszcze wejść w słowo, w tym Toruniu, kiedy wszyscy mamy współczuli, tak, że została sama, to też była taka tajemnica Poliszynela, co się stało z jej mężem? Nie, to nie. Wszyscy wiedzieli? To nie, w tym czasie wszyscy wiedzieli. Mhm. Mhm. Także wiedzieli, to nie było tajemnicą. Wszyscy wiedzieli, że w Katyniu. Tak, tak, no to wiadomo było, bo przecież tego mama nie ukrywała. Mhm. Czy jakoś to komentowano wokół mamy, że... Czy się ludzie bali się o tym mówić wtedy? Tutaj nie mogę nic na ten temat powiedzieć, bo nie wiem. Rozumiem. A w Jeleniej Górze, jak mama tam pracowała? A w Jeleniej Górze, jak mama zajechała, to już było ukrywane. Zdecydowanie to było ukrywane. No, w Toruniu nie mogło być ukrywane z tego względu, że wszyscy wiedzieli, że jest żoną oficera, prawda? Tak, tak. Natomiast jak zajechała do Jeleniej Góry, to już nikt nie musiał tego wiedzieć, że jest żoną oficera. Czyli jakby zaczynała nową kartę życia zupełnie, prawda? Tak. A proszę mi powiedzieć, bo to jest zawsze kwestia, która się powtarza w życiorysach tych osób katyńskich. Jak chodziło już o oficjalne dokumenty w przypadku pana mamy, także pana potem życiorysy, to co pisaliście w przypadku ojca? Tak jak pan na przykład w szkole pisał życiorysy? To są dokumenty, to jestem w ich posiadaniu, że pisało się, że zmarł w czasie wojny. Po prostu. Nic więcej, sposób, tak. Tak? Mhm. Pan się nie dzielił z kolegami wiedzą tam o co konkretnie się stało? Nie, 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 to nie, nie, no bo to tak jak mówiłem, prawda, była nawet koleżanka i myśmy nie wiedzieli. Mama uczulała na te sprawy, żeby nie mówić, tak? Powtarzała, żeby nie wspominać? To już byłem na tyle dorosły, że wiedziałem. Ale tak, bo mówi pan o tym wczesnym okresie jeleniogórskim, a ja już zacząłem myśleć o gimnazjum, prawda? Tak, tak. To jestem bardzo daleko. Wczesny okres jeleniogórski to był taki, że ja nie znalazłem się w Jeleniej Górze. Mama sama pojechała do Jeleniej Góry, a ja do drugiej klasy pojechałem do Radomia, właśnie do wujka Janka. Tam zostałem przyjęty, tam mieszkali moi dziadkowie i już nie było nikogo poza synami. Nawet tylko jeden syn został wujka Janka, bo drugi już był w Warszawie na studiach.
Także tam znalazłem swoje miejsce u nich i tam skończyłem drugą klasę w Radomiu. No, niestety sierota, bez ojca, bez matki, no, ale miałem rodzinę. Mama bardzo tęskniła za mną i koniecznie chciała mnie widzieć w Jeleniej Górze. I w związku z tym do trzeciej klasy chodziłem w Jeleniej Górze. Mama pracowała, mieszkaliśmy na ulicy Matejki, takie mieszkanko było. Ja sprowadzałem psy do domu, bo kochałem psy, a psy kochały mnie. I tam, ponieważ mama wracała późno, to wiadomo, że działało tak zwane RTPD. RTPD. To jest ten skrót, jak rozszyfrujemy, to jest Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. I to RTPD się mną zaopiekowało. Ja tam chodziłem, tam miałem zapewnione obiady i tam mogłem odrabiać lekcje. Ale mama się zorientowała, że to jest indoktrynacja, że tam jestem indoktrynowany, że to jestem wychowywany w duchu stalinowskim. Jakiś konkretny przykład, w jaki sposób to się działo? Coś panów wpajali? To było przekonanie mojej mamy. Ja nie odczuwałem, że mnie ktoś indoktrynuje, albo ja swoje wiedziałem zawsze i prawdopodobnie bym wiedział, ale mama była niespokojna. Bardzo, bardzo się tym przejęła. No oczywiście w tym czasie to wyszło gdzieś na jaw, prawda, że mój ojciec zginął w Katyniu, więc to tym bardziej pracowano nad tym, żeby mnie przekonać o tym, że to nieprawda, że to Niemcy zrobili, a nie Rosjanie. I mama zdecydowała się, żeby znowu poprosić tą rodzinę w Radomiu, żeby mnie przyjęli do czwartej klasy w Radomiu. No, także po tym pobycie w Jeleniej Górze wróciłem do Radomia, z tym, że tam poszedłem już znowu do innej szkoły, nie do tej samej, do której chodziłem rok wcześniej, tylko do innej. Zakręcone miał pan to życie. No tak to wygląda. Tak te świadectwa szkolne o tym świadczą. I po tej czwartej klasie, żeby nie obciążać rodziny, chociaż mi się wydaje, że dla nich to nie było wielkie obciążenie, bo ciocia Klarcia, to bardzo, żona mojego wujka, bardzo mnie lubiła. Jej młodszy syn miał dwóch synów. Jeden już był, wspomniałem, na studiach, drugi był w gimnazjum. No a ja chodziłem do szkoły podstawowej, więc miała znowu jakiegoś chłopaka małego w domu i może była zadowolona, opiekowała się moja babcia i dziadziu, chodził ze mną na spacery, także w sumie nie było najgorzej. Może tylko taka dygresja jeszcze przy okazji tu opowiadania o wujku Janku, żeby tak nie było stale smutno, tylko tak coś na wesoło. To wujek Janek szukał panny i znalazł wśród panien Kirskich. Panna Kirska była, bardzo ładna Jadzia Kirska. Ale do tej samej panny uderzał nie kto inny, tylko Franciszek Żwirko. No i tak wspólnie spędzali czas. Żwirko, Jan Korpal, ta Jadzia Kirska, ale dla towarzystwa brała ze sobą zawsze siostrę, Klarę Kirską. Ta ciocia Klarcia była od urodzenia była trochę nieszczęśliwa, była garbata. No i w końcu, jak Jadzia Kirska wybrała Żwirkę za męża, no to już mojemu wujkowi nic nie pozostawało, jak tylko ożenić się z jej siostrą. Ale byli naprawdę szczęśliwym małżeństwem. Miała wspaniałych synów. Jej starszy syn, naprawdę jakbym pokazał zdjęcie, to jest kropka w kropkę mój ojciec. uważany za przystojnego młodzieńca, tam go widać. I tyle może o tym pobycie w Radomiu. Dobrze. Do piątej klasy mama zapisała mnie do
takiego kolegium świętego Olafa przy zakonie sióstr Urszulanek w Pniewach. Było coś takiego. To pamiętam to już doskonale, jak mnie tam zawiozła do Pniew i tam mnie zostawiła pod opieką siostry jakiejś. Jeszcze mi pozwolono odprowadzić mamę na dworzec, więc odprowadziłem mamę na dworzec w Pniewach i mama sobie pojechała, a ja zostałem sam w tych Pniewach. I tak chodziłem po tym mieście, tak się rozglądałem, oglądałem i w końcu wróciłem do tego kolegium. To było takie kolegium opiekuńcze właśnie dla sierot i półsierot. I tam trafiłem akurat na kolację. Do dzisiaj pamiętam tą kolację, co tam było, jak to wyglądało, co było do jedzenia. Także to było dla mnie ogromne przeżycie. I tam w tych Pniewach spędziłem 2 lata. To było jedyne miejsce, gdzie chodziłem 2 lata do jednej szkoły w tych Pniewach. Tak skończyłem tam 6. klasę. No, mam też miłe wspomnienia z Pniew. Mam na przykład, bardzo dobrze wspominam nauczyciela od matematyki w Pniewach, pana Bogusławskiego, który nauczył mnie matematyki. Dzięki niemu matematyka stała się dla mnie taką podstawową, że tak powiem, nauką, z którą nigdy potem już nie miałem kłopotu. A do tej 6. klasy to bardzo kulawo mi szła matematyka. No i przyszedł rok, to był rok 50. Rok 50, jak wyjechałem z Pniew po raz ostatni i zamieszkałem już w Jeleniej Górze razem z mamą. A proszę powiedzieć, czy potem, w tym czasie i później, ten fakt, że państwo byliście z rodziny ofiary katyńskiej, w jakikolwiek sposób wam utrudniał życie, czy powodował jakieś problemy w sprawach urzędowych? Czy prawdopodobnie to utrudniał życie właśnie mojej mamie. Bo ja nie mogę narzekać. Fakt jest jednak, że do gimnazjum, po skończeniu 7. klasy w Jeleniej Górze, zdałem egzamin do gimnazjum, to było gimnazjum i liceum, i została wywieszona lista. I na tej liście byli tacy, co nie zdali, oczywiście, ale byli tacy, co zdali. I ja byłem jedyny, który zdał i nie został przyjęty. Jedyny. Zdał i nie został przyjęty. No, było dochodzenie robione, okazało się, że jednak ktoś pamiętający te czasy właśnie, jak ja chodziłem do 3. klasy, z aparatu partyjnego, prawda, wyraził swoją dezaprobatę, że taki człowiek nie może być do gimnazjum przyjęty. No i nie zostałem przyjęty do gimnazjum, ale jeżeli o mnie chodzi, to ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo dostałem się do gimnazjum w Karpaczu, w pięknej miejscowości, gdzie naprawdę było cudownie. Ten rok w Karpaczu był cudowny. Ja się zresztą tam w Karpaczu dobrze uczyłem i nawet na koniec roku zostałem wywieszony na tablo jako przodownik nauki. A zimą Karpacz był idealny, bo to była strefa przygraniczna. Nie wszyscy to pamiętają, ale to były takie czasy, że tam wjechać do Karpacza nie można było. Był szlaban przed Karpaczem i trzeba było mieć specjalną przepustkę, żeby tam wjechać. No ja, ponieważ tam chodziłem do szkoły, no to mogłem się poruszać bezproblemowo. Ale za to, ponieważ nie było ruchu żadnego samochodowego w Karpaczu, no to zimą po tej szosie karpackiej na bobslejach, na bobach, można było zjeżdżać, to pamiętam, że zjeżdżałem od Szczęść Boże aż do samego szlabanu. No, także piękne czasy, piękne. Mam jeszcze do tej pory zresztą kolegów, których
poznałem w tym czasie i się z nimi przyjaźnię. Czy poza tym incydentem z rekrutacją, gdzie pan miał kłopoty, spotkało potem pana coś podobnego? Z tego nic momentu? Podobnego. Mhm. Nic nigdy. Rozumiem. A mama miała jakieś problemy? Nie, czuła się... Nie, bo mama pracowała już potem w tych zakładach papierniczych a od roku 50 wyszła ponownie za mąż, za doktora Kędzierskiego, doktora praw i pracowała w notariacie, bo on prowadził notariat, mama mu pomagała w notariacie, także nie miała z tym żadnych kłopotów. Rozumiem. To proszę jeszcze teraz pokrótce opowiedzieć, co było z panem. Pan zrobił studia pewnie, tak? Ja po ukończeniu gimnazjum, po zdaniu matury w roku 55 starałem się na studia we Wrocławiu, gdzie na Wydział Elektryczny, gdzie dostałem się bez problemu, ale moim marzeniem był Wydział Lotniczy w Warszawie. I złożyłem od razu papiery po zdaniu egzaminów na Wydział Lotniczy do Warszawy i zostałem przyjęty. A skąd ta fascynacja lotnictwem? Słucham? Skąd się wzięła ta fascynacja lotnictwem? To od dzieciństwa. Jakby pokazał moje książki z okresu jeszcze, jak chodziłem do szkoły, to wszędzie było mi napisane korpal lotnik. Także to ten. I zresztą, ale to już potem powiem, w każdym razie wracając tutaj do tego momentu, mama się nie zgodziła. To dosyć tak stanowczo, że to za daleko, ta Warszawa, że tutaj do Wrocławia to będzie mogła mnie odwiedzać we Wrocławiu, do Warszawy to już będzie problem. I że Wydział Elektryczny jest tak samo ważny jak Wydział Lotniczy. No i w końcu mnie przekonała, także zostałem. Zwłaszcza, że zresztą, że na ten Wydział Lotniczy, na Wydział Elektryczny dostali się koledzy moi z gimnazjum. No to dałem się przekonać. No i potem te studia, 5 lat studiów. Po ukończeniu studiów podjąłem pracę w Jeleniej Górze, w zakładzie energetycznym w Jeleniej Górze. Na jakim stanowisku to było? W jakiej roli, w jakim charakterze? No właśnie w charakterze, no już jako magister inżynier, prawda, podjąłem pracę. Akurat trafiłem na moment, na czas, kiedy był tworzona nowa instytucja. Ta nowa instytucja nazywała się Państwowy Inspektorat Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, PIKPEP tak zwane w skrócie. I ponieważ to było tworzone na bazie zakładów energetycznych, to mnie od razu skierowano do pracy w tej instytucji. To była praca inspekcyjna. Po prostu inżynier jechał do fabryki i kontrolował gospodarkę energetyczną. W szerokim pojęciu, ponieważ ja kończyłem tą wydział elektryczny, ale gospodarkę cieplną, tak. Elektrownię tak. Konkretnie, tak. To nadawałem się do tej instytucji bardzo dobrze, ponieważ i sprawy cieplne były mi bliskie, i sprawy elektryczne były mi bliskie. I w związku z tym, jak podjąłem pracę tam w Jeleniej Górze, no to jeździłem w teren. I ten teren jeleniogórski akurat obejmował wówczas takie miejscowości jak Żary i Żagań tutaj w Zielonogórskim. Czyli z tamtego terenu, z Jeleniej Góry jeździłem do tego. To jak już tak znowu taka dygresja, prawda? Pozwalam sobie na taką dygresję, ciekawostkę taką. I tam mnie już poznali, że przyjeżdża taki inspektor z Jeleniej Góry i zna już tutaj miejscowe sprawy i już po prostu mieliśmy kontakt z tymi głównymi energetykami zakładów, różnych zresztą zakładów w Żarach i w Zielonej Górze. I w Zielonej Górze, w Żarach i w Żaganiu. Nie w Zielonej Górze, tylko Żary i Żagań, przepraszam. Tylko mówię o tych dwóch. Żary i Żagań. No i przyszedł rok, bo to pracę tam rozpocząłem w roku 60. W styczniu, zaraz po ukończeniu studiów, bo w grudniu zdawałem egzamin dyplomowy, w styczniu podjąłem pracę w 61 roku
w Jeleniej Górze. Ponieważ to była instytucja ogólnokrajowa, ogólnopolska, to mieliśmy tak zwane kursokonferencje. I na tych kursokonferencjach zjeżdżali się wszyscy z różnych ośrodków. Bo ja należałem do tego ośrodka wrocławskiego, oddział w Jeleniej Górze był, ale był jeszcze ośrodek warszawski, ośrodek poznański i ośrodek katowicki. I na tych wspólnych spotkaniach bardzo polubiłem kolegów z Poznania. A oni jak się dowiedzieli, że moja żona tu studiuje w Poznaniu, to mówi, ty pracujesz w Jeleniej Górze, a żona w Poznaniu studiuje, no to przecież nie może tak być. Ściągamy cię do Poznania. A tam nie chcę do Poznania. No, ale okazało się, że oni to wzięli na poważnie i tutaj w Poznaniu u dyrektora tego OIGP poznańskiego załatwili przeniesienie okresowe dla mnie do tego, żebym był z żoną razem. I ja dostaję pismo w Jeleniej Górze, że dyrektor poznański wyraża zgodę na to, żebym ja tutaj pracował. No to już nie miałem wyjścia. No. I w ten sposób znalazłem się w 62 roku tutaj w Poznaniu. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, bo tak naprawdę takim pierwszym momentem, kiedy, tak? kiedy o Katyniu można było cokolwiek powiedzieć i kiedy były próby upamiętnienia tej historii prawdziwej formie, to były czasy Solidarności tej pierwszej, 80-81, nawet w Poznaniu była wystawa na dworcu głównym poświęcona Katyniowi. Czy pan coś pamięta z tego czasu, z jakieś takie inicjatywy podobne? Ewentualnie czy pan się w takie jakieś podobne rzeczy angażował wtedy? To był okres właśnie Solidarności. No, w okresie Solidarności w naszym inspektoracie, tak? mimo że urząd, też została Solidarność założona i tam tak. prawie wszyscy wstąpili do Solidarności. Ja zostałem wiceprzewodniczącym Solidarności tej zakładowej i myśmy swoje wiedzieli, ale oficjalna wersja była przecież inna. Tu mam tą broszurę, o której wspominałem swego czasu. To jest broszura wydana w marcu 81 roku przez Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego, Zarząd Propagandy i Agitacji. I to jest, tytuł tej informacji jest taki, informacja numer 33 przez 81. Zbrodnia katyńska w świetle faktów i dokumentów. I tutaj pięknie jest opisana sprawa, jak to właśnie imperialiści i wrogowie ludu propagują prawdę taką, że to zrobili Rosjanie, a to jest nieprawda. Prawdą jest to, że zrobili Niemcy i to jest to udokumentowane. Eksperci odpowiedni tutaj dokumentują, że to mord nastąpił w 1941 roku. I ja mam ciekawostkę taką. Dla mnie to jest też w tej chwili ciekawostka. Mam Solidarnościową Matkę Boską Katyńską. Tutaj to pokażę. Gdzie wypisany jest Katyń 41. Czyli to jest jak gdyby Solidarność, jak gdyby podporządkowała się tej informacji. A może to jest fałszywka? No nie, to nie jest fałszywka. Znaczy fałszywka w tym sensie, że może... Po prostu w Solidarności były różne grupy. Były różne grupy. Solidarność, wszystkich doskonale wiemy, że była również i w Komitecie Wojewódzkim. Tutaj PZPR w Poznaniu też była założona Solidarność. Ale dla jednych prawda była taka, a dla drugich prawda była taka. To bardzo ciekawe. I ja tutaj właśnie też od razu zrobię taką bolesną dygresję, że tak jest do tej pory. Tak jest do tej pory, że czasy się zupełnie, wydaje się, że się zmieniły, a do tej pory jeszcze dla jednych żołnierzy wyklęci, to są rzeczywiście wyklęci, a innych to są bohaterowie, to są żołnierze bohaterowie. I ten podział
był bardzo wczesny i on istnieje, na to nie ma rady. A ta broszura, którą pan pokazywał, ta wojskowa, tak? Tak? Jak pan ją zdobył? Skąd pan to z Komitetu Wojewódzkiego. Aha. Ktoś panu to przekazał? Czy... Tak, tak. Ktoś tam pracujący, tak? Tak. Aha. Rozumiem, wtedy, w 80-tych latach. Mhm. No właśnie, ale jak pan był w Solidarności, to Solidarność myślała o tym, żeby w jakiś sposób upamiętnić to oficjalnie, tą sprawę tych pomordowanych oficerów, czy nie było jeszcze klimatu? Stan wojenny zamknął buzię wszystkim. Mhm. I jeżeli nawet były jakieś głosy, to po stanie wojennym nikt się nie odważył już tego. Mhm. No pierwsza taka informacja, bo jak wiemy, pierwsze Stowarzyszenie Katyń zostało założone w Koninie. Mhm. To jest bardzo ciekawa informacja, dlatego że zostało to stowarzyszenie zarejestrowane w marcu 1989 roku, czyli jeszcze za czasów PRL-u. Tak, w Koninie. W Koninie. Mhm. No. I w związku z tym, że oni to zarejestrowali, to stowarzyszenie, to wtedy zaczęły się przeciekać informacje, prawda? Tak. I jak przeciekały te informacje, to tam do nich, do Konina, zgłaszało się bardzo dużo osób z prośbą o deklarację wstąpienia do tego stowarzyszenia i między innymi i my też. No, i my też. Także początkiem, jak gdyby takim impulsem, to było właśnie to działanie Stowarzyszenia Katyń w Koninie, gdzie pierwszym prezesem został pan Antoni Majerowicz. No to były czasy, kiedy Związek Radziecki zaczął się oficjalnie przyznawać do tego, co się stało. I... To już później. Ale jeszcze Gorbaczow przyznał się, że to jednak ich sprawka, prawda? Tak. No właśnie, ale na tej fali takiego... To dopiero rok 90 to przyniósł. Mhm. A państwo w 89 się zaangażowaliście, pan się zaangażował w Koniński, tak? Konińskie Stowarzyszenie Katyń? To znaczy nie tak było, tylko że to był impuls. I w prasie poznańskiej, tutaj już tylko nie pamiętam, czy to był Głos Wielkopolski, czy też to Gazeta Poznańska, tego nie pamiętam. W każdym razie znalazła się taka notka, co jest bardzo istotne, że... Poznański Instytut Historyczny, tak, imienia Franciszka Witaszka, tak, organizuje spotkanie dla rodzin katyńskich. Mhm. Rozumiem. To było podane, że to będzie na osiedlu Kopernika. Ja to przeczytałem. Oczywiście już musiałem tam być, prawda? Mhm. Była nas garstka, to było chyba... Może kilkanaście osób, 12 albo 13 osób się tam zebrało, ale to był początek. Tam żeśmy, że tak powiem, podjęli temat. Tym inicjatorem tego był ówczesny prezes tego poznańskiego klubu historycznego imienia doktora Franciszka Witaszka, który nazywał się Jerzy Marcickiewicz. Był taki pan, Jerzy Marcickiewicz. On był mocno zaangażowany w te sprawy, takie wyjaśniania właśnie biuletyny o sowietyzacji, o działaniach Sowietów i tak dalej. To było jego dzieło i on tutaj pomyślał o tym Katyniu i zainicjował. I myśmy tam postanowili stworzyć sekcję przy tym klubie i tak się zaczęła ta nasza działalność. To spotkanie się odbyło na parafii, czy...? Nie. W klubie to było, tam jest chyba jakaś dom kultury tam jest. Aha, domu kultury na grupę. Domu kultury, także to zupełnie oficjalnie się już to odbyło. Mhm. A jak to się stało, że pan stanął na czele stowarzyszenia? Bo już byłem na tym chociażby pierwszym spotkaniu. Widać było, że wykazuję jakąś inicjatywę. I to było dla mnie rzeczywiście bardzo ważne. No. Były wybory pewnie, tak? No najpierw jeszcze nie było wyborów, prawda? Tylko to była w ogóle taka sama organizacja. Ja, ponieważ znałem w tym czasie osobiście suspensora ojców jezuitów na Szewskiej, to żeby to nie obciążać tego Domu Kultury, to załatwiłem tam pomieszczenia u ojców jezuitów, że tam się możemy spotykać. I tam żeśmy się zaczęli spotykać, tam się odbyło to zebranie powołujące.
Pamiętam, kiedy to było? Stowarzyszenie? To było w 80., jeszcze w 89. roku. Jesienią, tak? Pewnie jesienią. I tam wybrano mnie na przewodniczącego, czyli tak prezesa Stowarzyszenia Katyń. Wtedy zaczęliśmy, jak już to zostało ustalone, to wtedy zaczęliśmy opracowywać statut i załatwiać rejestrację w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. No i to było nasze zadanie, naszych zadań było dużo więcej. Prawda, bo to był po prostu zapał. To był ten rok 89, rok 90 i rok 91, a w roku 91 już mieliśmy pierwsze sukcesy naszego działania, prawda? Bo w 91 roku w kwietniu już był postawiony ten ołtarz ofiarny na Junikowie i jednocześnie kamień, poświęcenie tego kamienia pod przyszły pomnik katyński tutaj na skwerze za zamkiem. Także to był ten zapał, prawda, który nas prowadził. Pamiętam jeszcze takie dodatkowe, że tak powiem, rzeczy, że chociażby te cegiełki, które były wyprodukowane i były przez nas rozprowadzane, ludzie wpłacali, kupowali cegiełkę, a te pieniądze szły na budowę pomnika. Pomnikiem były problemy z lokalizacją, prawda? Były problemy z lokalizacją i tutaj to jeszcze właśnie to był rok jeszcze 90, gdzie mieliśmy kontakt z panią Rotnicką, są bardzo, bardzo pani przychylnie nastawiona do nas, ale nie, ona sama nie mogła niczego tam zadecydować. Ona była przewodniczącą Rady Miasta wtedy, prawda? Dobrze pamiętam? Tak, tak, chyba tak. Natomiast prezydentem był ktoś inny i ten ktoś tam specjalnie nie wykazywał, że tak powiem, entapi do tych naszych działań. Ale czy to chodziło o miejsce, czy chodziło o działania? O miejsce, o miejsce. A proponował inne prezydent? No właśnie, tak nie bardzo. Nie, 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 to mam, po prostu go ta sprawa nie interesowała za bardzo. A może to była sytuacja taka, że jeszcze nie bardzo, może obawiał się podnosić tę kwestię, jeszcze byli Rosjanie w Polsce przecież. Oni się wtedy dopiero w 93 ostatecznie wyprowadzili, tak? Możliwe, całkiem to jest prawdopodobne, tak, że to czymś się tam na pewno kierował. A kto wpadł na ten pomysł, albo kto zaproponował konkretnie ogród różany za zamkiem? No, trudno powiedzieć. To nie była pana inicjatywa, nie? Myśmy mieli spotkania, właśnie między innymi u pani Węglerskiej, żeśmy się spotykali. Tam przychodził pan Jerzy Zerbe, między innymi, i żeśmy dyskutowali. Tam w czasie dyskusji taki pomysł wypłynął. Mhm. Ale to się przeciągało, prawda? Przeciągało, państwo zbieraliście te pieniążki. I pewnie takie pojawiało się pewne takie rozdrażnienie czy rozgoryczenie, bo wiem, że były też kłopoty finansowe i podobno pojawił się pomysł, żeby zrobić to razem z Sybirakami. Tak, 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 tak. No bo koniecznie jeszcze trzeba wspomnieć, że równolegle do tej sekcji Katyń przy Poznańskim Klubie Historycznym imienia doktora Witaszka, to równolegle powstała rodzina katyńska przy Klubie Inteligencji Katolickiej. I oczywiście ja byłem i tu, prawda? Bo każdą okazję wykorzystywałem, żeby być, żeby po prostu coś robić. No i tam w tej rodzinie katyńskiej właśnie to pan Rumiewicz zaangażował się razem z Sybirakami w sprawie postawienia tego ołtarza ofiarnego na cmentarzu Junikowskim. I on stanął pierwszy, wiadomo, tak. Stoi też to do dzisiaj. To było jeden dzień za dniem. To była niesamowita sprawa. Tu nie było żadnego oporu ze strony władz. Nie. Rozumiem. A sam moment odsłonięcia pomnika, 99 rok, prawda? Tak. Tak. Pamięta pan ten dzień? No, pamiętam, oczywiście. Jak pan mógł się wrażeniem podzielić, jak to przebiegło, co pan z tego zapamiętał?
Nie no, to już były obchody bardzo uroczyste, już mieliśmy sztandar przede wszystkim, bo to było też nasze marzenie, żeby mieć sztandar Stowarzyszenia Katyń, żeby we wszystkich uroczystościach ten poczet sztandarowy mógł wystąpić. I nie wiem, czy to jest powszechnie znane, ale fundatorem tego sztandaru to był znany tenisista tu poznański, Wojciech Fibak. No. Ciekawa informacja. I z tym sztandarem, ten sztandar wziął już udział w odsłonięciu pomnika, tak? Tak, tak, tak. Mówi pan, że to były uroczyste obchody, podniosłe, tak? No właśnie. Coś jeszcze? Z tym, że więcej właśnie niewiele mogę powiedzieć, bo ja już nie byłem prezesem stowarzyszenia. I już się w tę organizację nie angażowałem za bardzo, bo przyszedł ten rok 91 właśnie, gdzie właśnie jeszcze na u jezuitów na Szewskiej tutaj to jest pismo nasze właśnie, o. Pozwolę sobie to wziąć. To jest nasze pismo. Tak jest. To jest z 19 marca 91 roku. Właśnie tą uroczystość katyńska i jednocześnie było zawiadomienie o tym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które się odbyło 14 czerwca 91 roku, na którym to dostałem absolutorium, ale już nie wyraziłem zgody na dalszą pracę w zarządzie. Rozumiem. Tak, tak. I powodem tego było. Powodów było dużo, ale takim zasadniczym powodem to był ten, że jednak praca mnie w tym czasie, 91 rok, to jeszcze pracowałem i to mnie angażowało, a tu wymagało to kogoś, kto miałby więcej czasu na działania, to byłby bardziej swobodny. Ja jeszcze podjąłem się takich dodatkowych prac w nowym czasie, także popołudnie miałem też zajęte i to... Kolidowało. Ale to nie był ten to najważniejszy, ale był jeden z istotnych powodów. To jeszcze króciutko, bo wiem, że kolega sygnalizuje, że już się kończy nam czas na karcie. Jeszcze tylko króciutko o pana wizytach w Katyniu. Pan był w Katyniu? Tak, byłem w Katyniu w 90 roku. Jak pan to przeżył? No, to było niesamowite przeżycie. Z tego tytułu, że to nie wyglądało wówczas tak, jak teraz to wygląda. Prawda? To rzeczywiście to były doły śmierci przysypane. I tam znaleźliśmy się na terenie tego Lasku Katyńskiego. I wiem, że wtedy odszedłem w ogóle od grupy. Poszedłem sobie sam na spacer. Oczywiście jeszcze grozili, że to nie jest takie bezpieczne, nie? Że to nie wolno, ale ja sobie poszedłem. I w tym lesie świerkowym w Katyniu tak rozpamiętywałem sobie ten moment śmierci mojego ojca, że musiał świadomie iść. Musiał być świadomy, że idzie jednak na śmierć. Bo no niemożliwe, żeby był taki złudny i wierzył w to, że go pojedynczo wyprowadzają gdzieś tam nie wiadomo dokąd. Nie? To było wiadomo, że idzie. I tak starałem się to wczuć. I wówczas właśnie schylając się w tym Lasku Katyńskim, były takie świeże świerki. To sobie je, miałem taką torebkę foliową, sobie schowałem do tej torebki foliowej te takie wykopane z ziemi świerki i zasadziłem przed swoim domem tutaj. One pięknie wyrosły. Przyjęły się? Teraz już, tak, przyjęły się wszystkie trzy. I teraz mają już, to był rok 90, to mają już 20, prawie 30 lat. To